A patronują nam oczywiście wspaniali, wspaniali, wspaniali ludzie. Tacy jak Xavier, która jest patronką Kasto, serdecznie Ci dziękujemy. Soban oraz Hiena. Dzięki serdecznie, dzięki jeszcze raz. I zapraszam na odcinek. Witajcie moi kochani. To oczywiście polskie RPGowanie i witam was w odcinku o minigrach. Minigrach o biletach na. To, że nie wszystkich biletach na, bo jednego biletu na nie mam, z tych, co były wydane jako pierwsze, bo były trzy, ale zamiast za to mam Mononokie, które w sumie powstało trochę przed i już miałem z nią okazję się zapoznać. Księgarzy oraz, jeszcze tego muszę, Fantazję Mirkali. Kali Dopiero od niedawna, to dopiero czytałem na świeżo, księgarzy czytałem jakieś kilka dni temu, no i więc właśnie. Ale co to w ogóle jest, co to za mini-RPG? To są mini-RPG, które są zrobione przez, przynajmniej te dwa, przez Gusła Studio. Są to RPG, które dostałem od kipy. Rzucaj, Nie Gadaj, konkretnie od Mychy. Pozdrawiam Ci Mycha, bardzo fajnie było w ogóle się spotkać. A gdzie? No, słuchajcie, spotkaliśmy się na kapitularzu, o którym materiał... Nie wiem, czy już był, czy będzie. Jeżeli nie był, to będzie. Jeżeli był, to sprawdźcie go już teraz. W każdym razie warto będzie to sprawdzić. Bo też będę mówił o kapitularzu, też troszeczkę na jednym z podcastów. Ale to myślę, że kto ma widzieć, kto ma wiedzieć, nie chcę spoilerować, będzie ciekawie, ale do tego jeszcze dojdziemy. A tymczasem dzisiaj, moi drodzy, księgarze i fantazje Mirkali oraz Mononoke, japońska groza. Od czego by zacząć? Myślę, że będą time stampy, więc po kolei. Mononoke. Są to trzy fajne, bardzo mini gry fabularne. Każda z nich mówi o czymś innym. Z kolei rzucę niegadę i odpowiedziałem za Mononoke. Też projekt graficzny skład widzę też Głosła Studio, więc też GUSŁA Szczeciński klub Azji. Jest to airbag, który nawiązuje do tych takich. Broń Boże, nie oceniajcie mojej wiedzy o japońszczyźnie, bo to nie mój vibe do końca. Ale nawiązuję do tych takich demonicznych pomysłów, jakiś tam y, tradycji, kombinacji takich cudów y, folklorowych japońskich, no i też do liczb. Które mogą świadczyć o śmierci. Wiecie, kojarzycie takie rzeczy, że na przykład nie używasz jakichś słów za bardzo w Japonii, no bo to może znaczyć to, na przykład jakąś liczbę, ale też brzmi jak śmierć albo coś innego. No i nawiązanie jest tu do tego, zresztą macie też z tego nagrane sesje przygodę konwentową i bla, 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 inne rzeczy na QR-kodach. Zresztą gra jest darmowa, znajdziecie ją na pewno. Mononoke japońska groza. No i po prostu tworzymy opowieść, wspólnie odpowiadamy sobie na następujące pytania: dlaczego jesteście bliscy śmierci, które mononoke za tym stoi, dlaczego? Bo właśnie te demony są za to odpowiedzialne. Jak wygląda aktualnie wasze życie? Dlaczego policją zerwaliście kontakt? I właśnie, bo o co chodzi? Ten mononoke, coś tam rytualne, nas przenosi z danego wieku w naszym życiu, kiedy mieliśmy, uwaga tam będzie dokładnie ile lat. Wcięcie się w mieszkańców Japonii w wieku 42 lat lub 33. I dlaczego? Bo. 42 to jest ni czyli umrzeć, oraz 33, czyli san trudny czas. Swoją drogą, bardzo ciekawe. Wyobraźcie sobie u nas, żeby liczby tak się nazywały i. W każdym razie. Mm, Mono japońska groza. Gra narracyjna, w której co najmniej dwie osoby opowiadają wspólnie przerażającą historię. Jedna z osób będzie pełnić rolę osoby mistrzującej, pozostałe wcielą się w postacie. Pamiętajcie, aby przed rozpoczęciem gry omówić granice i jakich tematów nie chcecie poruszać. Czyli oczywiście takie typowe BHS-ki. No i właśnie, gramy tymi osobami w tym wieku, ale. Joka i jakieś mononoke przynosi nas, żeby naprawić swoje błędy w czasach nastoletnich, za to, kiedy byliśmy licealistami. No i jeżeli nie rozwiążemy sprawy, to nie wrócimy do naszego poprzedniego życia. Jeżeli nie rozwiążemy jakiejś sprawy, takich niezałatwionych spraw w tamtym czasie naszego życia. Jeżeli na jakiejkolwiek kości wypadnie 4, no to oznacza, że w rzucie nam się nie udało. No i w dodatku te wszystkie nieudane rzuty komplikują nam życie. Dlaczego? Ponieważ, uwaga, uwaga, za każdym razem, kiedy wypadnie 4 na kości, pamiętaj, że nie możesz już jej użyć. Odłóż kość lub zaznacz jedną z okienek powyżej. I właśnie, nasze cechy i mamy ograniczony czas. Im więcej testów, tym gorzej dla nas. Unikamy testów raczej, ponieważ mm, za każdym razem, jak wypada czwórka, no to upływa nam trochę tego czasu i możemy po prostu przegrać tą grę. Możemy przegrać, nie zdążyć rozwiązać sprawy, a no i z czasem stajemy się coraz słabsi, więc to też nie jest dobre. Dlatego trzeba jak najszybciej ruszyć do sprawy. Jest to takie trochę horrorowe. No, jak sama nazwa wskazuje Mononoke, japońska groza. Oczywiście kości K6, no i opowiadamy historię właśnie taką w klimacie, nie wiem, mi się to kojarzy trochę z Silent Hillem, bo są to takie wyrzuty sumienia, jest ta japońszczyzna, jednocześnie takie właśnie osadzenie tego w liceum. Więc jest to ciekawy RPG, zwłaszcza dla fanów licealnych klimatów Japonii i tak dalej. No, czyli to nie jest do końca coś dla mnie, ja osobiście, jakbym miał uderzać w, Japońs w japońskie klimaty, to bym raczej osadał to w innych czasach, chociaż kto wie, może i kiedyś to zagram. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy jest wasza, możecie powiedzieć, na przykład, Silu, a może być to nagrał, bo fajne się wydaje. Albo znać kogoś, kto będzie chciał. No, ta, może Tali by chciała. Dobra, przejdźmy dalej. Księgarze. Księgarze to jest już trochę twardszy, e, twardszy że tak powiem, e, materiał. I nawet serii patronują mi Maginarium, Kanał Termosa, topory, mój loch. Fajna sprawa. No i księgarze to jest coś, co ja bym nazwał po prostu mini Cthulhu. Tylko że tak, no w sumie nawiązuje to do Lovecraft'a. I gramy tutaj księgarzami, księgarzami od spraw specjalnych, bo dosłownie mamy tutaj złodziei, księgarzy, jakichś specjalistów od bibliofilii. I chcemy zdobywać dziwne zakazane księgi i robimy różne akcje, żeby je zdobyć, a potem móc sprzedać z wielkim zyskiem. Okazuje się, że księgi potrafią być bardzo, bardzo drogocenne. Mm, I teraz tak, mamy tutaj nawet taki krótki opis, który pozwolę sobie przeczytać. Lata 20 to dziwny okres. Często słyszy się o niewytłumaczalnych zjawiskach, niesamowitych odkryciach czy mrocznych tajemnicach. Znudzone elity i nieznane kulty, chcąc zgłębić ukrytą wiedzę, szukają rzadkich i zakazanych ksiąg. Duże zainteresowanie podwyższa cenę. Zwłaszcza unikatowych woluminów. Wykorzystałeś tę sytuację, zdobywasz wyjątkowe tomiszcza i sprzedajesz je kolekcjonerom. Nie twoje zmartwienie, co z nimi zrobią. Więc mamy tą grę inspirowaną mitologią Ktulu. Jak się nazywacie, co Cię motywuje, czym się wcześniej zajmowaliście? Trzy proste rzeczy, które mówimy sobie na początek. Potem wybieramy swoją rolę. Tak jak mówiłem, bibliotekarz, agent, introligator i złodziej. Każdy zna się na innej części Waszej roboty. Poza tym jestem szefem. Jesteś właścicielem księgarni, Ty do masz ostatnie słowo w każdym sporze. No i teraz tak. Mamy tutaj poczytalność, szaleństwo. Które zaczyna się od 1 minimum, a jeżeli kiedy osiągnie 6, to trwale tracicie rozum. Kiedy coś zagraża Twojej poczytelności lub korzystasz z magii, rzucasz kością szaleństwa. Mamy właśnie ten system, który opiera się znowu o kaszuski. Zresztą, jak wszystkie te systemy opierają się o kaszustki, no i. Tak naprawdę mamy mechanikę, która jak zawsze uderza w te wszystkie takie najbardziej klasyczne tony Lovecraftowskie. Po prostu ze skupieniem na pracy księgarza. Możemy oczywiście, mamy tutaj jakieś pomniejsze mechaniki, typu kapitał, że możecie wydawać punkt kapitału, żeby na przykład nabyć niezwykłą książkę, nabyć specjalny element wyposażenia, uzyskać przysługę lub wskazówkę od jakiegoś kontaktu, który mamy, lub uzyskać właśnie nowy kontakt. No i oczywiście później opisujemy, jak, to, jak do tego doszło. No i co, miska magia, więc tak możemy też czarować w tym systemie i to wszystko y, obarczone tym, co jest najfajniejsze, czyli uwaga, uwaga tabelkami. Bo co sile lubią najbardziej? Jak niektórzy z kapitularza mogą już wiedzieć z panela, to sile lubią tabelki, tak. I w tych tabelkach mamy. Y że możemy jako kustosz, bo właśnie tutaj mistrz gry jest kustoszem, rzucać kośćmi w sekrecie, żeby określić cechy tej księgi, którą zdobywamy. I te księgi mogą być naprawdę poryte w przyjemny dla nas fabularnie sposób. Bo na przykład, uwaga, uwaga, jakie mamy cechy? Hmm, rzućmy sobie dwiema kostkami, i na przykład brakuje strony, trzeba ją odnaleźć. To już mamy jakąś zachaczkę fabularną, ale mogą być zatrute i śmiertelne. Przekład, a policz się tak palcem i weź tę kartkę, no nie? Fajna sprawa. Hipnotyzująca klątwa. Błędne tłumaczenie. Przeklęta. Będziecie mieli wizję. Albo napisana w języku istot pozaziemskich. No, nie chcę tych wszystkich opcji czytać, ale one wszystkie są po prostu tak cudne fafowo, że naprawdę. Potencjalni patroni, nabywcy i kolekcjonerzy, więc możemy na przykład dogadywać się z agentem, albo z liderem kultu, z arystokratą, z boczeńcem, więc nie chcę wam tego czytać wszystkiego, bo to po prostu jest cała masa. No oczywiście też są nawiązania do króla wrzuci do jakiś tego, że możemy mieć do czynienia z jakimiś naprawdę istotami poza Gród Grunt jest taki, że to wszystko się łączy z księgami. Jesteście ekipą, szukacie ksiąg, kradniecie księgi, zdobywacie je, sprzedajecie je, a w międzyczasie macie do czynienia z naprawdę porypanymi rzeczami, które są w tych księgach zapisane. Czyli po prostu mała piguła z ktulu. Lubisz to, to to kupisz. To czy znaczy, kupisz. W sensie to jest darmowe, ale kupisz w sensie, że koncept. No, i teraz krem de la creme. swoją drogą jest też to te stwierdzenie użyte w tym rp Czyli coś, co mi się spodobało najbardziej z tych wszystkich, hmm, być może jest je świadczy to trochę o mnie, sami ocencie. Wyobraźcie sobie gotycki romans, nawet kolorystyka mi się podoba tego wszystkiego, pomimo tego, że widać, że no, arty są robione przez AI, ale jeżeli lubicie Vampira, maskaradę, Region, whatever. Jeżeli larpowaliście z tego typu klimaty, albo na przykład, nie wiem, lubicie larpy, które są opierają się też o relacje o związki, hmm, lubicie monster charcy. Na przykład, kojarzycie takie pbta jak Passion de las Pasiones, no to właśnie, taki symulator troszeczkę telenoweli, to wszystko jest tutaj upchane. Dlaczego? Ponieważ gramy wampirami, które lub ludźmi, którzy są, romansują. No, dla mnie koncept klasyczny dosyć, ale w na swój sposób mega fajny. Dlaczego? Ponieważ. No ta se, to jest troszeczkę, powiedzmy, ryzykowne granie, ponieważ to może się przerodzić w różne rzeczy w zależności od tego, jak będziemy grać, ale jest bardzo fajne, ponieważ mamy tutaj właśnie to napięcie. Każda postać ma ten swój fetysz, czego innego szuka w partnerze, w partnerce. I jest jakiś na przykład bal, ktoś jest wampirem, ktoś nie, ktoś kogoś może chcieć zerzeć, ktoś kogoś chce schrupać, ktoś z kimś chce się dogadać, ktoś kogoś może urazić, ktoś jest... Krem de la Krem, czyli ktoś jest naprawdę bogaty i ma mega kontakty, a ktoś inny jest biedny i próbuje wejść na wyż, do wyższej sfery społecznej. I to wszystko tutaj mamy upchane na naprawdę, no tak naprawdę jednej dwustronnej A4. I jest to mega fajne, zwłaszcza jeżeli zagracie z kimś, kto to po prostu weźmie w klimacie. Mamy oczywiście... Um, co mamy? Mamy protagonistę, czyli jak się nazywacie, jakie macie cechy charakteru, jaką cieszy cieszycie się reputacją jakie są Twoje jednostne zwyczaje. Potem wybrałem fetysz czyli i swój romans, najczęściej z postacią niezależną. I na przykład szukamy kogoś, kto może cię zdominować, szukamy kogoś, kto jest zdolny tworzyć piękne rzeczy, albo kogoś, kto jest potworem, lecz za wszelką cenę pragnie być ludzki. Te wszystkie motywy bardzo takie prosto z wampira. Mamy też swoje źródło cierpienia, czyli na przykład możemy być pariasem, który nie jest szlachetnie urodzony. Możemy mieć za sobą poluwiącą łowczynię lub łowcę, który chce nas ukatrupić. Dodatkowo mamy też zalety. Y, zalety. No i właśnie może być dampirem, na przykład, Dump hampirem, jak to się czyta. No, w każdym razie tym półwampirem, i mieć korzyści z vampira i też korzyści z człowieka, możemy jeść na przykład pożywienie zwyczajne. No i mamy też osobowość, która może się zmieniać w trakcie gry, ponieważ możemy się zawieść na kimś związku i na przykład stać się stonowani, lub też na przykład zawieść na byciu stonowanym, zawieść na byciu zdystansowanym i stwierdzić, że my to wszystko pieprzymy i być nagle namiętnym. Więc to wszystko też wychodzi w osobowości. No i co, i rzucamy. I tak naprawdę nie jest dobrze mieć tutaj za wysoki wynik, ani za niski, ponieważ rzucamy kaszuskami, trochę wybieramy. Tutaj rzuty nie są też najczęściej czysto sukcesem lub porażką, nie, są określeniem naszego podejścia do danej sytuacji. Możemy podejść do czegoś za mocno, za bardzo namiętnie. Możemy na przykład podrzucić, no nie wiem, list erotyczny, wręcz niemalże, z poezją do naszej ukochanej, do jej komnaty, ale pomyliliśmy komnatę i. Przeznaczenie, bo tak tutaj się nazywa, mistrz gry, mistrz gry, przeznaczenie decyduje, że na przykład podrzuciliśmy ten list do woźnego albo do kogoś innego, no i do tego mogą wyjść niezłe kabały. No, możemy też mieć coś za nisko, że będziemy stonowani w sytuacji, w której ktoś oczekuje od nas bycia romantycznym, więc też może wyjść nam za niski wynik. No, najwięcej możemy sobie decydować przy czwórce i trójce, wtedy nasze podejście jest decyzją naszą. No, ale nigdy nie wiemy, kiedy wypadną nam dwa wysokie wyniki albo dwa niskie. No i wtedy co robić? Albo wysoki, niski, wtedy wybieramy i tak pomiędzy skrajnościami. Więc gra też ukazuje, moim zdaniem, w fajny sposób to, jak często nie panujemy do końca nad swoimi emocjami. Dodatkowo mamy winkulum, czyli nasze podejście do danej osoby, bo możemy kimś gardzić i wtedy mamy, nasze rzuty wobec tej osoby będą zawsze trochę niższe, czyli będziemy w tą obojętność, albo możemy się w kimś zadłużyć i wtedy nasze rzuty będą do tej osoby zawsze wyższe. Też mamy właśnie motyw złamanego serca, które zmi może zmienić na przykład e, nas samych, może coś nas wewnętrznie zmienić, doprowadzić do zastraszenia, do rozpaczy. E, no i oczywiście... Myślę, że podsumujemy to wszystko akapitem: jak grać. Miłość jest maskaradą, za którą kryje się jakaś romantyczna historia. Celem gry jest wspólne przeżycie niezwykłej historii opartej o emocje. Wspólnie stworzyć historię o waszych postaciach. Przeznaczenie może określić ten okres na dwa sposoby. Określając konkretną ilość dni, na przykład 30 dni to jest zdecydowanie wystarczające, aby wykreować ciekawą powieść. Albo liczbę scen, 12 scen zawierających kluczowe momenty dla każdej postaci, to bardziej niż wystarczająco. Jeżeli historię chcecie zamknąć w jednej sesji, może to po prostu być po prostu koniec balu bądź innego będącego motywem przewodnim waszej sesji. Ważne, by każda z postaci pod koniec sesji mogła dopełnić swoje ekstazy bądź skończyć tragicznie. Ekstaza cel gry, aby w pełni odegrać romans podczas finałowej sceny, inna postać musi spełnić względem protagonisty następujące warunki. Oboje musicie mieć dzieć winkulum na plus 3, czyli bardzo się cenić. Nie musicie uwolnić się od swoich cierpień, a cierpienia, no źródła cierpienia już mówiłem. Na przykład polująca łowczyni, może cię zatłucać, albo rozbity lustro. Czy wszyscy się za potowego potwora, ktoś może w was zauważyć człowieka. Ym. No, i przykładowo właśnie to, to już powiedziałem. I teraz tak. RPG jest ciekawy, prosty. No, i moim zdaniem, to jest takie upchanie do RPG-a Wszystkiego tego, co czyni LARPy, oparte o relacje ciekawymi. Moim zdaniem, coś mega, coś, co koniecznie musi się pojawić na naszym kanale. Nie wiem jeszcze kiedy, nie wiem jeszcze jak z kim, ale uważam, że no aż się prosi. Tymczasem, to było tyle ode mnie. Trzy ciekawe mini RPG. Wszystkie możecie zdobyć za darmo. Trzymajcie się. Do zobaczenia i następnego odcinka. Komentarze są Wasze. Siemaneczko.